Dawid, zaczęło się to lata temu jako sprinter, jeszcze gdzieś w jakichś latach młodzieńczych. Później grałeś jako running back, później jako skrzydłowy. Wróciłeś zresztą przed tym sezonem do ekipy Warsaw Mets po krótkim pobycie w Kraków Kings i wróciłeś do defensywy. Dzisiaj bardzo dobry mecz w waszej formacji i też twój bezpośrednio, też to jedno wybite przyłożenie Eryka Mąkowskiego, to chyba takie małe MVP. Powiedz, co sądzisz o tym, jak się dzisiaj sam prezentowałeś i wasza formacja, no bo już wspominałem, z kolegą wcześniej rozmawiałem, 55 punktów w tym pierwszym meczu straciliście, a dzisiaj tylko 21. Tak, dzisiaj tylko 21, natomiast jeżeli chodzi o mnie, no to... To nic, po prostu wiesz, chcę grać dobrze na każdej pozycji, na jakiej bym nie grał. Zawsze staram się dawać 100% efortu dla teamu. Widzę, że to wygląda lepiej teraz w defensie, tam gdzie rzeczywiście mieliśmy błędy. Czekam jeszcze na Importa, czekam jeszcze na Adama. I myślę, że ten defense naprawdę będzie mocny. Tam ma nas zrankowali na 6. miejscu, ale myślę, że powinniśmy być zupełnie wyżej. Ale myślę, że to idzie do przodu. Teraz jest przed nami bardzo ważny mecz i myślę, że damy się na siebie naprawdę dużo. Też wracam z tego, co słyszałam po kontuzji. Dzisiaj zupełnie tego nie było widać. Powiedz, jak twoja forma i ogólnie jak się czujesz? Czy to jest top i czy dobrze się czujesz w ogóle w tej formacji defensywy? Dobrze się czuję w formacji defensywy, ale nie mam jeszcze siły. Przed sezonem naprawdę dużo poświęciłem na przygotowania. Zerwałem więzadła w kostce. Te 2 miesiące jakby straciłem głównie jakby energii, którą jakby wiesz, staminy, którą potrzebowałem. Tej wytrzymałości, no teraz ona wraca i myślę, że jak ta kostka też wróci do siebie, no to będzie dużo lepiej, bo na razie jest zatypowana, jest na twardo i myślę, że jeszcze mogę trochę szybciej powiedzieć. Czy ta porażka to jest coś, co gdzieś wam daje taką wątpliwość co do waszej formy, czy raczej napędza, że kurde, daliśmy radę, a tyle tych osłabień było? Jakie nastroje przed waszym najważniejszym, tak jak wspominałeś chyba, meczem sezonu w waszych głowach będą przed meczem z Warsaw Eagles? No, myślę, że zawsze są takie nastawienia, że musimy po prostu wygrywać i że chcemy wygrać. Myślę, że to jakby to ten mecz pokazał, że jesteśmy w stanie jakby wygrywać z każdym, chociaż przegraliśmy ten mecz mimo wszystko, ale ten wynik, tak jak powiedziałeś, jest dużo lepszy od tamtego. Nasz offense musi po prostu stanąć na wysokości zadania, tak? W tamtym meczu zdobył 25 punktów, w tym zdobyliśmy 6. Jeżeli zdobyliby 25, no to byśmy mieli win, tak? Więc każdy musi po prostu dać siebie 100% i jeżeli to damy, to myślę, że jesteśmy w stanie tego mistrza gdzieś tam wyłuskać w tym sezonie. Liczymy na to. Dziękuję za rozmowę.